Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Title Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda. Bawimy się, walczymy, trenujemy z arcymistrzami. Mam nadzieję, że to się uda w ogóle zagrać z jakimś bardzo silnym arcymistrzem czołówki światowej. Oby. No i cóż, życzę dobrej zabawy. Bawmy się, a tutaj na Twitchu przy okazji, bo na Twitchu streamujemy, przypominam, potem są wrzutki na YouTube. Tutaj będziemy sobie rozmawiać z moimi widzami. Dzięki za udostępnienie. Dzięki serdeczne. No wam też życzę dobrej zabawy. 20 sekund. Przygotowania trwają, Raven. Trwają przygotowania, także oby było dobrze. Dobra, moi drodzy, zaczynamy zabawę. I jedziemy. Mistrz Fide. Serbia. Go. Wszystko widać? Szachownica działa? Dobra, wszystko widać. Gambit Wołżański mamy na szachownicy. Każą bić, ale ja lubię grać ten system. Przepchali. Dzień dobry, Kasiu, witam. Wybił. Wieżyczka, żeby sobie pograła po linii. I tutaj H3 za chwilę zagramy, żeby skoczek nie wskoczył. Ten mi się ruch bardzo podoba w Wołżańskim. No skoczek na B4, rzecz jasna, może zagrać. Tak też korzysta mój przeciwnik. E5. Dobra, zróbmy roszadę. Ok. Tu chcę wskoczyć. Ptaszek. Goniec F1. Potem nawet może opcja będzie zbicia na F4 teoretycznie. I teraz muszę coś zrobić ze skoczkiem. Może tego skoczka spróbować tak bezczelnie wymienić. Chyba hetmanem odbije, jeżeli zbije. Dzięki, Dony. Dzięki wszystkim za powodzenia. Wam też życzę dobrej zabawy. Nie zbił. To my zbijemy. Tutaj wieża nie wisi. Tu mogę tak zagrać w zasadzie. Chyba wszystko się trzyma. No i przestawić lekko te figury. Tam wieża A1, może tego piona będę jakoś próbował męczyć. Tak docelowo. Tutaj uciekniemy. Teraz bicie w pewnym momencie może nastąpić, jak dobrze się uda. A jak się nie uda? Tutaj ta wieża na H3 ma bardzo dobrą funkcję. Bardzo dobrą funkcję spełnia. Skoczek D3 przeoczyłem. Bo na F2 mi wisi w tym momencie. Lecz nie zagrał tak jak trzeba. Ok. No cóż, chyba zejdziemy sobie z tego związania tak po prostu i tam jakieś opcje istnieją. A dzięki. Kasprowi również życzę powodzenia. Nawet tutaj teraz taki jakiś fajny ruch hetman G4 można by było spróbować zagrać. Nie w tym momencie. Może tak postraszymy. Tam jest słabość. Zawsze tą słabość później można próbować atakować. Teraz jakiś ruch G3 istnieje. No już nie teraz. Zagrajmy B3. Chociaż może niepotrzebnie, ale coś grać trzeba w miarę szybko. Tutaj. No dobra, niech będzie. Tu się trzyma. I teraz tak.
żeby tym odbić, tam atakować. To skoczek F6 oczywiście, jakiś powrót. Teraz taki ruch grozi. Skoczek F6 to musi obowiązkowo zagrać. Dokładnie. No, para gońców. No i nie wiem, czy bym chciał to grać czarnymi. A, ładnie, ładnie próbuję. No nie mam wyjścia, trzeba to wziąć. Pion to pion. I tutaj chyba F4. Tak po prostu. Bronimy. G5 jakiś istnieje również, ale to wtedy G4, F5. Nawet chyba teraz można spróbować. Zagrajmy teraz. Tutaj lekko go przyblokujemy, tak żeby skrępować hetmana. I powoli do przodu będziemy się przemieszczać. Może F5. Spróbujemy do góry. Zobaczymy, co będzie uskuteczniał przeciwnik. Lekko do góry. Tu muszę uważać oczywiście po takim ruchu. No właśnie. No zagrajmy tak spokojnie. Jak z czasem stoimy? 40 sekund. Dobra, to trzeba grać dosyć szybko, ale też jakoś trzeba próbować przeciwnika atakować. Właśnie jak mamy mało czasu, atakowanie jest dosyć trudne, bo za dużo myślenia to kosztuje. Więc staram się wybierać takie posunięcia. Dobra, idziemy H4. Tu mogłem zagrać. Tu. Nie, tu nie mogłem zagrać. A, ładnie zagrał. Ale zaraz tutaj podstawił. No biorę. Jak podstawił, to biorę. Wymieniamy. Biorę. Tu się trzyma. Dwa piony więcej. I król odsłonięty. Tam zaraz hetman F5, hetman E6. Takie plany widzę. Może tak. Postraszyć. Teraz jak zagra z powrotem, to już mam szacha. Zawsze mogę wrócić. Moment. A, mogę dać znowu szacha. Zagrać H6. Dobra. Tutaj taką sztuczkę można zastosować. Zobaczymy, czy się złapie. Nie może zbić, bo jest mat. Na pewno troszkę czasu mu to zajmie, żeby zrobić ruch. No właśnie, spadł mu czas. No dobra, sztuczka się udała. Punkcik zdobyty. No jest ok. Jest ok. Ale tydzień temu też tak się zaczęło, prawda? Pierwsza była wygrana, a potem no nie, lepiej tego nie powtarzać. Wiesz co, to jest chyba ciemne drewno teraz. Tło, to jest chyba ciemne drewno lub orzech. Ale nie, to jest chyba ciemne drewno. Hikaru ograł Polaka. Z kim grał Hikaru? 1-1, jest dobrze, tak. Czy będą analizy partii widzów też czasem na YouTube? Nie przewiduję takich rzeczy, szachmacie. Na początku tam dwie czy trzy partie zrobiłem, ale już takich rzeczy... Wiecie co, jest tak dużo pięknych partii, nie to, że mi szkoda miejsca na to czy czasu, aczkolwiek no nie przewiduję po prostu partii widzów. Tak sobie to ustaliłem póki co. Możemy pograć sobie oczywiście na żywo, w symultanach, no ale partii widzów raczej nie przewiduję. Chyba, że coś się kiedyś zmieni, jakiś pomysł ciekawy, zobaczymy, ale na razie nie. No właśnie, solidna gra Kowala, tak, to ja też w swoich filmach, które na przykład dzisiaj nagrałem, Fischer kontra Spassky, opowiadałem właśnie, jak to solidnie Fischer gra. No ja sobie zdaję sprawę, że też mało się klikają takie filmy, chociaż Fischera i Tala się klikają, ale solidna gra jest ważniejsza według mnie niż agresywna, bo agresywna jest taką na krótką metę, ona jest widowiskowa. Znaczy ja nikomu nie umniejszam, bo są zawodnicy 2700 czy 2800, którzy grają agresywnie, starają się, ale
To też nie jest takie proste do końca. Oczywiście na niższym poziomie te agresywne szachy są częstym gościem i są widowiskowe. Ile zarabiam na kanale z YouTube'a? No to na to pytanie ci nie odpowiem, przepraszam. Cześć, cześć, Only. Grałem ostatnio turniej w Buleta. Zawsze gra dziesiątki. Zająłem 21 miejsce na 450 graczy, mimo że nie grałem nigdy w tej formule. Moje pytanie, co granie w Bulety ma wspólnego z szachami? Nic, nic. Ja dzisiaj spróbuję w Buleta po turnieju, jeżeli jeszcze będzie siła, mam nadzieję, że będzie. To znaczy tak, wszystko jest dla ludzi, ja to powtarzam. Bulet raczej cię nie rozwinął, ale taki refleks troszeczkę możesz poćwiczyć. No od czasu do czasu mówię, z umiarem można sobie bulety na pewno pograć, nie zaszkodzi to tobie. Powiedzmy raz na miesiąc sobie pograć 10-20 partii, tak mniej więcej, bo to różnie bywa. Czy 30, czy 100. Przecież nie zaszkodzi. Botwinik mówił, że granie tala to tylko sztuczki. No, głównie tak, ale tal miał też piękne partie z gry pozycyjnej, nie wiem, czy wiecie. To nie jest tak, że on tylko miał partie, gdzie atakował i wygrywał lub przegrywał. Tak nie było. A tala oczywiście tylko kojarzymy z agresywnej gry. I to było piękne. Dobrze, że taki tal żył kiedyś i zmienił szachy w wariackie szachy, powiedzmy. Ale też Botwinnik z kolei grał bardzo kombinacyjnie, dobrze i pozycyjnie. To jest według mnie bardziej ważne w szachach niż agresja. Szachowa oczywiście. Ja się zastanawiam, jak wyglądają te partie, o których mówiliście w wywiadzie. No właśnie, to 7 na 7 sekund to w ogóle to jest wariactwo. To jest szybkie klikanie myszki i primowy. No, no, nie ma się nad tym co rozwlekać. To już zupełnie nie są szachy, to jest tylko szybkie przestawianie. Jest choć względnie porównywanie, że ktoś 2600 naliczy 100 mniej więcej, ile można powinno się dać oficjalnego. Wiecie co, według mnie, czy czeską, czy liczę, to jest jakieś 200-300 oczek odjąć trzeba sobie od rankingu. Tak mniej więcej oczywiście, to nie ma takiej też sztywnej reguły. Bo na przykład są zawodnicy, gdzie mają FM-a i mają 2800 powyżej w Blica, a w rzeczywistości mają 2300 na przykład. Więc to jest na przykład to jest 500 oczek, tak? To nie ma też twardej reguły, ale tak mniej więcej. Słuchajcie, jak zrobicie kategorie szachowe, o ile ktoś ma albo jeszcze nie ma, no to kategoria szachowa na przykład piąta kategoria daje ranking 1200 PZ szachu i tu już macie jakiś odnośnik. Czwarta kategoria to jest 1400 PZ szachu, trzecia 1600 i tak dalej. Pakraza z remisową pierwszą partię. No jasne, zdarza się. Tak, tank gra w takie partie. Jedną sekundę miał na partii i tank wygrał? Nie wierzę po prostu w to. No nie wierzę. A ile gościu miał? Też miał, jak przeciwnik miał jedną sekundę też, no to w to akurat uwierzę, ale na przykład jak tank miał sekundę, a tamten miał 10, no to sorry. Na 1 plus 1 to tam nabijesz szybko ten czas, więc to jest spoko. Znaczy spoko, no. Ja z Igorem Jelikiem grałem na żywo takie partie, gdzie mieliśmy... Ojej, teraz strzelam, bo nie pamiętam dokładnie. 0 plus 2 czy 1... Zaczynaliśmy z 2 sekund chyba i właśnie co 2 sekundy nam nabijało i coś takiego trzaskaliśmy. Dobra, mamy partię. Tak sądziłem, że będę miał teraz koksa. Lecimy. Hetmańsko-indyjska. Grać tak, czy nie grać tak? Grać. Jedynie na zadymę. Okej. Tutaj coś będzie wisiało, gramy tak, tam na D6. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię te pozycje. Ja czuję tu w nich taki ogromny potencjał, ale nie chciałbym się pomylić. Czuję w nich naprawdę ogromny potencjał. I ja wolę to grać zdecydowanie białymi niż czarnymi.
No właśnie, zobaczcie, już się wycofał. I teraz skoczek D6 mi się podoba, tylko że G5 dostanę. Może tu? Niezbyt taki ruch mi się chce zagrać. Ale zaraz tutaj. A G5 to zbije tam, on mi zbije gońca i skoczek będzie miał problemy. Zagrajmy G4. Tutaj trzeba taktycznie dobrze grać przede wszystkim. Zobaczcie, on ma figury nieco skrępowane póki co. Wygląda to dobrze. Krzysztof, skup się na partii. Krzysztof, skup się na partii. Widzę taki plan, goniec D6, E5. Zawsze się z tym muszę liczyć, ale on oddaje parę gońców wtedy. Ja bez pionka mogę sobie polatać, jeżeli parę gońców mi zostanie w fajnej wersji. No właśnie, zobaczcie, co on gra. No dobrze gra, oczywiście. No muszę tak, nie mam wyjścia. Czy skoczkiem zagra tu? Oczywiście taki ruch, to zawsze E5 dostanie, tu się otwiera. No właśnie, nie wiadomo, czy to był najlepszy ruch. Może on się trochę teraz gubi, mam nadzieję, bo jak zbije, to ja zbije tym. Jak zagra tam, to sobie osłabi generalnie trochę, ale może taki jeden szach krzywdy mu nie zrobić. Zagrał jeszcze raz. No dobra, muszę tak. Ten pionek zawędrował. Wracam, tu wybiję ewentualnie. Ten pionek mi krzywdy nie robi, on takie posunięcie za chwilę. Wieża zagra tu. Wybór jednak wariantu był słuszny. Zobaczcie, czas mu się kończy. Ale jeszcze 1,5 minuty to jest oczywiście bardzo dużo. No właśnie, zagrał tak jak nie chciałem. Tutaj. Tutaj wieża. Tutaj. Będzie dobrze chyba. Okej, okay, i tak. Wezmę pionka. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Otwiera mi się goniec. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra pozycja. Tu mi wskoczy. Ale sprytnie, sprytnie, sprytnie. No muszę przyznać. Ale poczekajcie, bo ja mogę tak zagrać? Nie mogę, bo mi zbije. To było sprytne, muszę przyznać. To było sprytne, ale teraz może skoczkiem na E4 zagramy. O! Spróbować sprzątnąć tutaj, bo skoczek zawsze jakiś tutaj istnieje. Może teraz też ten skoczek działa, ale ja wtedy wezmę tego. A tu obronił. Skubaniutki. No, powiem wam. Dobra, wezmę tego gońca, bo ten goniec jest silną figurą. Hetmanem na pewno zje. Okej, zagrajmy sobie tak. Trochę idę odważnie na niego. Ten pionek karierę robi. Tam jest słabość. To się dobrze trzyma. Moim planem jest zagranie F4, tylko on musi zejść hetmanem. Czuję, że hetman tutaj właśnie wleci. No właśnie. No właśnie, właśnie, właśnie. Tu jakiś taki ruch grozi. Mogę dać szacha. Generalnie. Wziąć tam piona, ale. Spróbujemy wymiany hetmanów. Nie wymienił. Ostro. I to szybko zagrał. Dobra, bije. Bije. Piony się wyrównały. Tu mi wisi. Trochę zamieszał mi w pozycji, muszę przyznać. Musi tutaj zagrać. Raczej. Ten pionek kariery, mam nadzieję, nie zrobi. Ale poza. Oddaje jakość. On to robi świadomie. Chyba słusznie. Czekajcie, ja jeszcze nie muszę. Nie muszę brać tej jakości. Zagramy tak i B5. O, właśnie. A skoczek ma problem. Tutaj zawsze mogę wybić wieżę. Według mnie to jest wygrana pozycja, tylko trzeba wygrać. Dobra, czas. Trzeba patrzeć na czas. Taki ruch to tutaj, żebym niczego nie podstawić. Dobra, otwórz oczy, Krzysztof. Otwórz oczy. Chyba dobry ruch zagrałem. Taki ruch będzie bardzo groźny i wygrywam figurę. Właśnie, tak czułem, że zbije. Ale zaraz. Mata chyba nie ma, co? Grozi jakiś mat?
powiem wam, zgłupiałem. Czasu się robi mało. Dobra, tak. Mógłbym zbić. Czasu się robi mało przede wszystkim. To jest wygrana pozycja. Jest, jest, mamy go, mamy go. 2800 arcymistrz, do widzenia, do widzenia. Ale to cieszy, nie? Grasz tyle Titled Tuesday, żeby dostać gościa i w końcu jakiegoś giema pokonać. No, jest, moi drodzy, dobry wariant poszedł. Ależ chyba nawet wleci na YouTube ta partia, coś czuje. Pewnie jakiś tam lepiej mógł pewnie zagrać, no ale kurczę, jest. Jest dobrze. Bulety się opłaciły? No nie wiem, ale pilnowałem się mocno, słuchajcie, pilnowałem się mocno. Sprawdzę analizę. Właśnie scenę zmieniłem, żeby już wszystko mi tutaj działało jak trzeba. Tak powierzchownie, bardzo szybko, sprawdźmy sobie. Tutaj jest wszystko w porządku, D5 można grać, pyk, pyk, pyk. Zamieszałem gościa i bardzo dobrze, nie dostał takiej technicznej pozycji. 2507 miał fide, no i spoko. No i spoko. Zgrzaliście się trochę? Ja też się zgrzałem. Masakra. Ale początek jest dobry. No ale to słuchajcie, początek. Spokojnie, dwa punkty. Na chłodno trzeba patrzeć. Tutaj. Goniec F6. Dobra, każe bić. Goniec F4. Jest niby gorsza trochę białych, ale to właśnie na tym to chyba polega. Goniec C1 chyba niefortunne. Tak mi się wydaje. G4. Tutaj. A E5 mogłem wtrącić. To trzeba takie rzeczy liczyć, nie? To dobrze trzeba liczyć. Tutaj zawędrował tym pionem. No radość wielka, tak. No gońcem powinien zbić, ale to się tak łatwo mówi, jak się ma silnik przed oczami. Skoczek E6, goniec D6, tak. No dla człowieka pewnie jest ciężej liczyć. Już ta pozycja wydaje mi się taka ciekawa. Chociaż tu muszę powiedzieć, że dobrze grał, bo tutaj znalazł lukę na F4. Skoczek. No właśnie, goniec F4, zobaczcie, pokazuje. Goniec F4. Żeby tu hetmanem spróbować odejść tymi figurami z centrum. No ale tak nie zagrał. Tutaj piona obronił. No to wiecie, to ludzie grają. H4, hetman i hetman F3. Gorsze hetman F3. Co lepsze pokazuje? Wieża E1. Jak ma się więcej czasu, to by się wymyśliło pewnie taki ruch. Wieża E1, wieża E4. Tutaj. No tak, wymiana hetmanów, trzask. Zobaczcie, tu źle zagrał. Skoczek C5 i B4. No dobrze, jednak nie ma co za szybko się podpalać i brać jakości. Okazuje się, że B4 było bardzo dobre. Goniec zbił dobrze. Dobrze, silnik. Skoczek E7 pokazuje. Skoczek E7, bo król raczej tu nie pójdzie, tylko tam. Ja mogę tutaj pionka wziąć. No dobra, ale mi się chciało zagrać właśnie B5. Tutaj, no tutaj się pilnowałem. Tu mogłem oddać sobie spokojnie wieżę. Bez problemu. Tutaj, król F2, wszystko poszło. No dobra, tutaj został już zjedzony. A, zobaczcie, ja miałem taki ruch generalnie, goniec C6, bo jest szach i biorę. Więc ten goniec był silny. Faktycznie mogłem od razu gońcem zagrać na C6. No ale poszło tak, jak poszło. Tutaj, cyk, cyk, cyk. Nie no, słuchajcie. No i tak. No i dobra, bo tutaj już idę pionkiem, nie? Hikaru czeka? Oby. Ale słuchajcie, już turniej jest na dobrej drodze. Aleksander Chnydniuk z Hikaru przegrał. Okej. Ale poszło co? Masakra. No turniej tak. Wygrać z takim gościem 2800 to smakuje bardzo dobrze. Jeszcze z arcymistrzem. No, dobrze, skalp osiągnięty. Skalpy trzeba kultywować. No to myślę, że na YouTube musi wlecieć ten wariancik, bo jest dosyć ciekawy. No dobra, mamy kolejnego GM-a. Nawet nie wiem, kto to jest, nie kojarzę. To może nawet i lepiej. Spokojnie, chłodna głowa i lecimy.
D4. No dobra, będziemy grać tę królewską indyjską. To jest ciężki temat na arcymistrzów, ale nie ma co sobie żałować. No dobra, E5. Okej. A5 lecimy tradycyjnie. G4. Dobra, my gramy swoje. Lecą, rzucają się w ogóle, kurczę blade. No lecę, lecę, robię swoje. No F3 chyba jakieś, tak? I teraz, no, wyprowadźmy wszystkie figury. Tu, żebym mnie za szybko nie atakował, ja zagram tak zaraz i F5 będę próbował. No dobra, rzucił się, muszę tak. Rzucił się od razu pionami, zobaczcie. Widzi, że z National Masterem gra. Ale on o tym nie wie, że... Krzyżnowski raz firuozją, ładnie. Nie zamknę turnieju jutra, już będę się bardzo pilnował. Dobra, idzie na mnie, ja muszę iść na niego. F5 koniecznie, żeby też hetman miał prześwit. No tu jakieś wybicie, goniec H6, oczywiście to F. Bicie, 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 bicie. G5 może tu, no jest ostro, no, dzieje się. Poszedł tutaj, ok. Tutaj, tutaj. Ale muszę tak. To bez dwóch zdań muszę tak zagrać. Czy zagra tak? Nie, tak, nie, tak, tak to będzie źle stało, bo ja zagram tu, potem F4 ewentualnie. Musi raczej wybić. No i jak teraz to wygląda? Wygląda to dobrze według mnie. Czyżbyśmy strategicznie arcymistrza dobrze ustawili? Mogę się mylić, bo czuję, że jest w miarę dobra, wybił, czyli się nie będzie ze mną cyrtolił. No wybić muszę i zagra G5 prawdopodobnie. A to wtedy ja tak zagram. Tam mu walnę. Skoczek stoi dobrze. Tutaj walnie. Tu, tu, tu. Skoczek E4. Jest tych trochę zależności w królewsko-indyjskiej. Oj, trochę się dzieje. Ale gość już ma minutę prawie mniej. Gdzieś tam pewnie coś wymyśli. I teraz pytanie, czy grać tu. Aha, bo mi tu zbije, co ja gadam. Muszę wrócić. Jak tu zagram, to mi zbije tu i skoczek będzie miał świetną placówkę, więc trzeba na to bardzo, bardzo, oj, bardzo uważać. Pytanie chyba... Królem zejdziemy. Tu spróbuję, nie taki ruch istnieje, a właśnie. Niedobrze. To jednak się nie popisałem. A zbić? Nie, nie mogę. Tutaj, tutaj, tutaj. Muszę chyba tak grać. Mogę już mieć trochę gorszą pozycję. Skoczek nie gra. Jednak mnie ładnie przyblokował, trzeba przyznać. Zbije czy nie? Ciężka królewsko-indyjska jest. Tam muszę troszeczkę jeszcze ją potrenować. Wybił, wybił. No muszę wybić. Ha, i zagra po prostu hetmanem. Ale to ja tutaj. To nie może tam hetmanem zagrać, wieża się otworzyła. Skoczek idzie za chwilę, mam nadzieję. Jakoś ci C5 jeszcze trzeba uważać, to tu się przestawię. Dobra, troszkę oddechu złapałem według mnie. No cyk. I żyje. Hetmanem zbije, to nawet tak może. Czy gońcem? No to jest pytanie. Jest jakaś różnica większa? Zagrajmy gońcem, skoczek na D6, jeżeli zbije piona. Figury moje się trochę rozegrały. Rozegrały się trochę te figury. On ma 40 sekund, słuchajcie, ale się dzieje masakra. Już na samym starcie turnieju. What? O kurcze, ale pograł. Dobrze zagrał, bo tu mat grozi. Muszę tak, zbiję wieżą, zbiję hetmanem, ok? Teraz grozi bicie. Bo tutaj bronię. Sprytnie, sprytnie wykombinował to skubany. Skoczek F5 za chwilę mam fajne. Według mnie jest lepsza czarnych. Zbił. No muszę zbić... No muszę zbić hetmanem. Muszę, muszę. Goniec ED4, muszę tak, tu odpędzę za chwilę tego
tego gońca i królem zejdę. Dobra, muszę tak. I królem schodzę. No wiadomo, no schodzę królem, więc będzie musiał wybić. Chyba, że tu weźmie, ale nie sądzę. Chociaż, jak to wygląda w pionach, porówno, ale ta pozycja wydaje się w miarę fajna, żeby niczego nie podstawić. Tam piona, właśnie już chciałem podstawić. Hop. Okej, tego wezmę. Biorę. On ma mało sekund. Bronimy twardo. Oj, 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 przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem. Podstawiłem. Kurczę, felek. Tu. Ma 4 sekundy. Muszę zbić. Muszę zbić. Tak. Dobra. Tu się uratowałem. Ile mam czasu? Szach. Dobra. Tutaj żyję, słuchajcie. Tutaj żyję. Pionek. Ja mam minutę, spokojnie, Krzysztof, myśl w tej partii. Myśl. Okej, chwila. Chwila, chwila, momentos. Ja cię tu ogram, gościu. Bez dwóch zdań. Tu mi wisi, okej. Poczekajcie, teraz tak, mogę tak. Mogę tak, mogę zbić, on mi zbije. Ja tu, tu. Dobra, ja to biję bezpiecznie, mam nadzieję, że będzie wyglądało. I lecimy do góry. Aj, tu mi wziął, skubany. Tego nie zauważyłem. Ale dobra, może ta pozycja jeszcze jest do ogarnięcia. Skoczek, 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 skoczek będzie miał problem. Dajmy szacha. Szkoda, bo partia byłaby łatwiejsza, jakbym. Dobra, tu biorę piona. To musi być wygrana. Technicznie, oczywiście. Ale było blisko, żebym szybciej wygrał tę pozycję. Tu trzeba uważać, tu trzeba uważać jeszcze. Nakamura to by klikał szybko. Muszę jakiś plan wybrać inny. Tak, czas patrzę 20 sekund. Tu mnie skubany skosi. Dobra, to jest blisko remisu, chyba jednak. Ajajaj. To już będzie bardzo trudna wygrana, niestety, ale bawię się za darmo. Szkoda, szkoda. No właśnie, partia chyba jest nie do wygrania. Ewentualnie jakaś sztuczka, która się właśnie udała. Jest! Jest! Drugi arcymistrz. Jest! Aja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 j
Takiego początku jeszcze nigdy nie było chyba w Title Tuesday. Masakra. Pomijam fakt, że ta końcówka jest remisowa, no ale ze względu na czas jeszcze miałem prawo pykać. No jest, jest. Ja tam, kurczę blade, miałem wcześniej już wygraną, ale królewsko-indyjska, królewsko-indyjska. Oczywiście masa błędów, ale wiecie, zadyma, nie? Krzyżany remis z Firuzją. Wow, nieźle. Ale idzie. Mam więcej punktów niż Firuzja, słuchajcie. Ostro. No, poszło, poszło. 40 ruch, 50 ruch piszesz. Już patrzę, co tam było w 50 ruchu. Koło. A, no tak, brałem gońca tutaj. No przecież. A ja się nastawiłem na piona. Skoczek F2 wygrywało, faktycznie. Jest, słuchajcie, ale dobrze poszło. Błąd, że NM. Nie, 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 wszystko w porządku. Ale drugi arcymistrz z rzędu i to taki, wiecie, koks trochę, nie? Sprawdźcie, ile on w ogóle ma. Ktoś patrzył, ile ma na żywo w FIDE?
Junior 2003 rocznik. A, no to trzeba było mówić od razu. Junior 17 lat i arcymistrz? Dobrze, to, dobrze, żeście nie mówili od razu. Ale poszło, słuchajcie. Nawet nie mam siły teraz analizować tej partii. Powiem szczerze. Czekamy na kolejną rundę. Muszę ochłonąć, bo po czwartej rundzie będzie mała przerwa. Ajajaj, dajcie mi Hikaru i 4 z 4 będzie. Ciekawe, czy w ogóle z Hikaru mam szansę teraz zagrać. Chyba jest duża szansa, co? Nie wiem, jak to sparuje. Może, ale byłoby. Ale by było. No nieźle, nieźle poszło, słuchajcie. Cieszę się, że dwóch arcymistrzów na rozkładzie. Aj, ale ekstra. No ale widzicie, jak się wygrywa, to ma się humor, nie? Mistrz międzynarodowy, dlaczego nie arcymistrz? Ale ma też Cox ranking, słuchajcie, Holender. Dobra, walczymy, ale, no, ale chłodna głowa, Krzysztof. Co? B4. Jak na to zareaguje, jestem ciekawy. Dobrze zareagował, tutaj jest strzał, nie mogę zbić. Znaczy mogę zbić, ale muszę odejść. Aj, zna te debiuty. Zna te debiuty. Muszę tak. No i wyprowadźmy jakoś figury. Może tak, ale koślawo wszystko stoi. Goniec E7. Dziwnie stoi. No, cóż to za pozycja. Gość gra dosyć szybko. Miesza strasznie, to prawda. Tu będzie chciał mi na skrzydle cisnąć. Tutaj muszę chyba to przepchać, niestety. No i muszę zrobić zaraz roszadę. On będzie przez B5 szedł na pewno. Dlatego skoczka nie wyprowadzę póki co. Ja muszę tam atak robić. Dobra, ja to od razu biję. I taki skoczek G5 wygląda dobrze. Tutaj muszę uważać na te strzały. Tego pionka. Co? Para gońców to para gońców. Oczywiście ja wiem, o co mu chodzi. On chce pionami się rozbrykać tutaj mocno, ale za chwilę zbije. Może tak, słuchajcie. Jak zbije mi piona, zbije na C5. No niech uderza. Bierze 8 mi się na pewno przyda. Jeszcze taki ruch istnieje za chwilę, żeby jak przepcha, to skoczę jak B4 na... Okej, mam nadzieję, że... Zobaczymy, co zagra. Zobaczcie, jego goniec nie gra. Ja bym nie chciał grać tej pozycji białymi. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Dnia słońca oczywiście. Tutaj, tutaj, tutaj. No powrót. Niczego nie podstawmy. Jak mi zbije tu, to ja zbijam tam. Potem zbijam tam. Para gońców jest spoko. Tylko jak otworzę mu tu gońca, to pewnie jakieś kopytka będzie mi tam urządzał. Zobaczcie, skoczek B8 jeszcze stoi w miejscu. Tutaj coś będzie chciał. Tak, coś tu będzie ode mnie chciał. Ale chyba zbiję mimo wszystko. Mimo wszystko zbiję i zagram tutaj, żeby pilnować pola. Tutaj jest bicie, ojej. To podstawiłem. Czy tutaj zbić muszę? Mam piona mniej w tym wypadku. Skoczek. Kurczę, podstawiłem pionka. Szkoda, w dobrej pozycji. Szkoda trochę. Pytanie, może tak zagrać? Spokojnie, są różnobarwne gońce. Tego piona atakuje. Wolna linia, to jeszcze nie ma tragedii. Bez tego piona. Może tak zaraz zagrać? Co będzie po tym ruchu? Czy tam wskoczyć? On ma inne plany. Obawiam się, że jak zagram tu, to on mi zbije po prostu.
Tak. Nie wiem w sumie, co mam zagrać. Słuchajcie. Pozycja jest troszkę ciężka. A on gra sprytnie. O rety. Dobra, gram tak. Jak zbiję, to trudno. Będę musiał uważać. Tak, zagram później. Bez jakości będę cierpiał, o ile zbija. Jak nie zbije, to wieża odejdzie z tempem. Ja tam sobie tam może walnę. Wieża F4. Tutaj wziąć. A wziąć muszę. Jakaś wymiana hetmanów. Istnieje taka opcja. Istnieje taka. No ma pionka więcej, ewidentnie przewagę ma. Gdzie ten skoczek teraz ucieka? Nigdzie. Nie wiem w sumie co grać. Z pion mniej. Teraz tutaj grozi. Już nie grozi. Sprytnie gra. Bardzo sprytnie. Szachuś broń się. Co? Ile czasu? Wyrównany czas jest. Ostro. Biję, nie patrzę na nic. Idę tu. Tu zbijam, w razie czego. Powrotem. Remis? Zgadzam się na remis w tej sytuacji. Ale on nie. Żeby niczego nie podstawić. Dobra. Pion więcej. Teraz się zrobił u mnie. Orety. Z powrotem. Tędy trzeba cię iść. Bierze piony. Dobra, go. Cóż to za pozycja jest? Czasówka będzie jakaś tutaj decydowała. Mat! Co? O rety, ale mata podstawiłem. Oj, 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 to myślę, że nikt się nie spodziewał tej sytuacji. Ale mata mi zasadził przypadkowo. Dobra, ale powiem wam, że i tak jestem bardzo zadowolony, bo wygrzebałem się nieco. No tutaj mata zwyczajnie podstawiłem. Pewnie wystarczyło tak zagrać, ale to się tak łatwo mówi. Jak już troszkę mało czasu tu mi się porobiło, to nieco spanikowałem. No wieża C8. No tak, tutaj do utrzymania poza. No nie, no to powinien być spokojnie remis. I tak jest dobrze. 3 na 4, słuchajcie. Ważne, żeby nie było teraz serii, wiecie, jajeczek. Ale teraz jest spoko, spoko, spoko. Szkoda, szkoda, bo... Ale ładny mat, muszę przyznać. Kurczę, patrzcie. Wieża C5. Masakra. Wszystko mu się tak pięknie ułożyło. Wszystkie figury mu zagrały. Ajajaj. Wszystko mu pograło. Niestety. 2460? No i fajnie, że z takimi się gra. Ale też nie pokazał wielkiej tutaj gry według mnie. Znaczy, no dobra, teraz to sobie tam dopowiadam. Pokażę wam w ogóle w debiucie taką fajną pułapkę tu zostawił, trzeba uważać. I po tym posunięciu C4 jest bardzo fajne, bo jak bicie, zagrają tu, jak zagramy tu i zbijemy, to grają tak, wisi tutaj hetman, wisi wieża, tak przy okazji. No ale Krzyżan pograł sobie z Firuzją i z Dubowem, no to wiecie, to też jest super sprawa. No dobra, jest po tej partii, trudno. Trudno. Gdzie 3 na 4 to jest bardzo dobry wynik, szczególnie jak dwóch arcymistrzów mam za burtą. Walczymy, słuchajcie, walczymy. To nie było otwarcie polskie, Kacprze, to była, to był... Ojejku, to jest było otwarcie orangutana.
Myślę, że sam się zdziwił smoku, wiesz, bo na pewno tego nie wymyślił. Tak się po prostu ułożyły mu klocki na szachownicy, że... Nie, to jest, wiecie co, tak grają ludzie. Grają takie boczniaczki, ale rzadko. O, ładnie szparu wy... No szparu jest mocny. Szparu jest perspektywiczny chłopak. On ma, wiecie, 19 lat dopiero. On dopiero progresuje, on tam jeszcze przez dobre parę lat będzie progresował mocno, więc nie ma się co dziwić. No jest spoko, słuchajcie, jest spoko. Aż sobie zerknę w tabelkę, chociaż mogłem zerknąć w tabelkę po trzech rundach. Otwarcie polskie jest po D4. Ojej, żebym nie zamknął pozycji. D4 i B5, to jest obrona polska. Szparu ma 4 na 4, ładnie. No to ja jestem blisko szpara, no słuchajcie. 3 na 4 dla mnie to jest w ogóle świetny wynik. Jeszcze teraz, że porażka była w czwartej rundzie, to jest okej. Internet to wielka sprawa dla szachów. Kiedyś twój progres zależał od tego, z kim mogłeś pograć w klubie szachowym. No tak. Tak, a teraz można się spotkać z każdym, faktycznie. Masz rację, Baturu. Firuzja gdzieś się potknął, więc może teraz trafi na szachusia. No fajnie by było. No w ogóle to jest powiedziane, słuchajcie, że Firuzja ma 3,5. Nie zagram z Firuzją na pewno. Ja mam 3. Który ja tam teraz jestem? Jakiś tutaj mam. Zobaczcie, jak daleko. Taki dobry start, a jednak jestem daleko. Albo siebie ominąłem już gdzieś tam. Nie widzę siebie. Gotham Chess ma też 3 punkty. Na 4. O, dopiero jestem 94. No jest tutaj Iwko. Super. Ale by było, jakbym wygrał tę partię, ale już czułem, że było dobrze. Już sam się wygrzebałem. On nie chciał remisu, słusznie. Nie no, dobra, ale powiem wam, mam dobre póki co odpukać odczucia z turnieju. Grajmy dalej, grajmy dalej, walczmy. Firuzja wygrał dwa title. On wszystko chyba teraz wygrywa po kolei. Nie no, mocny jest chłopak. Jest mocny. Zobaczmy, gdzie jest Szparu. Szparu jest tutaj, 14. No 4 na 4 i 14, tak? No Buchoc, oczywiście dużo jest zawodników. Paweł Szkapenko ma 4 na 4. Wow, ładnie, Paweł. No nieźle. Fajnie, fajnie, to też napędza nas, słuchajcie. Łącznie mamy 657 zawodników. Tu w ogóle ten gość, zobaczcie, co jest na trzecim miejscu, właśnie mnie ograł. No taki 2450 gość to jeszcze powinien być w moim zasięgu. Oczywiście w partiach towarzyskich pewnie tam bym lepiej pograł na pewno. To było dobre kojarzenie na czwartą rundę. Niestety nie skorzystałem. Ja tutaj, wiecie, tylko z arcymistrzami muszę wygrywać. Ale dobrze, dobrze. Dwóch arcymistrzów i dwóch zaburtów. To był mistrz międzynarodowy, to tam się nie liczy, wiecie, o co chodzi. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Ale fajnie poszło. Początek wyśmienity. No walczymy dalej, walczymy dalej. Wynik 3 na 4 póki co. 3 z 3 było. Taki start to jeszcze nigdy nie miałem takiego startu. Szparu nie streamuje? Nie wiem. Jeżeli Szparu nie streamuje, to zrobi wyniki jednak, bo jak się streamuje, to może trochę przeszkadzać. Znaczy czasem. Nie wiem, zależy komu. Kto jaki ma predyspozycję. No faktycznie, nie streamujesz paru, tylko gra Title Tuesday normalnie, gdzieś tam z ukrycia. No niech sobie pyka chłopak, życzymy mu powodzenia. Zobaczycie, Szparu za rok będzie miał 2500. On teraz ma 2420 czy coś, miał 2450, spadło mu. Zobaczycie, Szparu za rok będzie miał 2500, zobaczycie. 2600 miałem na Blicu tutaj, miałem prawie 2700 nawet na Blicu. Ale to już taki wyśrubowany ranking. To jakbym się przyłożył, to wiesz, to może by się udało wrócić. No cześć, Simon, tak w ogóle. Cześć, cześć. Fajnie, fajnie. Dobrze się zaczęło. Mamy chwilę przerwy, zaraz runda numer 4. A rund w sumie mamy, przypominam, 11. 11. Zobaczymy, ile energii starczy potem na bulety, bo jeszcze chciałbym do 2650 spróbować zrobić, ewentualnie wskoczyć na 2600 coś. Także zobaczymy. Moi drodzy, skorzystając z okazji, że jest was tak dużo, tutaj bym prosił Kacper, żebyś wysłał link z wywiadem do Pereza i tam subujcie Perezka na YouTubie.
Piotra Pereza Kaczmarka, z którym w czwartek będziemy grać partie jakieś takie 10-minutowe. Będziemy rozmawiać, będziemy te partie analizować na żywo. Także już z tego miejsca zapraszam o godzinie 18 w czwartek, czyli to będzie, już mówię, 15 kwietnia. Dzięki, Kacprze. O serii Quest Elo, w sensie, żeby od zera wbijać wzwyż, o to chodzi? Czy o co? 400 oczek biłeś, gratulacje. Dzisiaj, Kacper, ile kilometrów przeszedłeś? Codziennie chodzisz? Ja, słuchajcie, od kilku dni nawet sobie zapisuję. Mam 2, 4, no 6 dni już chodzę, też codziennie na spacery. I super się czuję. Minimum 5 kilometrów robię, a wychodzi czasem 6, 6,5 w zależności. I jest spoko. I myślę, że na początek, po COVID-zie, to myślę, że dobrze, żeby się tam poruszać trochę. Witam Cię, Stachu. No było 3 na 3, było świetnie. Dwóch arcymistrzów za burto, więc jest świetnie. Dzisiaj tylko 16. Luz. Czasem trzeba sobie też zregenerować i zrobić sobie dzień przerwy. To też jest dobre. Nie ma co tak codziennie zachrzaniać, bo też można sobie krzywdę zrobić według mnie przy takich odległościach. A może się mylę, nie znam się na tym. Dobrze. Po 8 codziennie, super. Właśnie, so. Mało trochę, ja w pracy ze 20 codziennie. No, tak. Mentalnie się źle czujesz, a czemu? Powinieneś się super czuć właśnie. Zgadywanie rankingów zawodników swoich widzów na podstawie ruchów i analiza partii. A to ciekawe bardzo. Zobaczymy. No tak, mamy arcymistrza, to było do przewidzenia. Arcymistrz z Turcji. Jedziemy. Bardzo się cieszę, trzeci arcymistrz dzisiaj. No dopiero piąta runda. Gramy. Spokojnie, świeża głowa. C4. No tak. Mamy obronę królewską. A nie, jednak nie. Mamy Greenfelda. Tym razem ten wariant zagramy. Muszę sobie przypomnieć tylko, żeby tu nie podstawić. A jednak zagrał inaczej, tak. Tutaj H4 mógłbym zagrać. Zagram H4. Teraz H4 jest całkiem ok. Od razu na zadymę. Poczekajcie, nie muszę tu bić, bo może tam jest dobre bicie. Skoczek zagra, wieża będzie aktywna, muszę zbić tu. No i pionek teraz jest nieco słaby, ale para gońców. Tu wybijemy od razu. Jak jest B6, to na D5 od razu trzaskam. Pytanie teraz, czy zrobić długą roszadę. Długa roszada i szybko król B1. Zajedzie mnie tu pionami? Słuchajcie, czy nie zajedzie? Obawiam się, że... Dobra, lecimy. Wiem, że to może jest zły ruch, ale jakoś tak mi się podoba. Od razu schodzę, skoczę K5, no tak. I hetman A4, tak jak Bobby Fischer grywał. Problem jest z tym, że ten pionek chociaż tutaj trzyma, chciałoby się tak zagrać. Tu będzie mnie uskuteczniał, ok. Na wolną linię. B5, tu. Hetman mi się trochę poplącze, co? Tak, tak. Tu szach. Pionek poleci. Gdzieś E4 może. Nieco ryzykownie pograłem. Przez tą roszadę, ale wieża B8 nie ma na szczęście. Skoczek tu, może wieża i potem B3. To trzeba... A nie, zagram sobie goniec E2 po prostu, jak zagra skoczek na C. I potem tak spróbujemy. I po linii C pograć. Tutaj zagrał, dobra. Tu chcę. No goniec E2 muszę, bo muszę wieżę scalić. Będzie tak kombinował zapewne. Goniec F8. Będzie niebezpiecznie. No właśnie, bo mój... Bo mój hetman nie ma opcji. Oj rety, przecież mój hetman nie ma opcji. Poczekajcie.
No nie, no podstawiłem Hetmana. Co ja zrobiłem? No chyba goniec C7? Czy tu? Dzięki za suba. Tu. Kurczę, hetman mi poleciał. No to pograłem trochę sierotowato. Ale zaczekajcie. Nie no, tutaj też nie mogę. Nie no, mogę. Nie mogę. Nie mogę tutaj. Czas mi schodzi. Goniec C7, hetman. Tutaj. A skoczek zbija po prostu. Kurczę, źle. Nie wiem, co ja zagrałem. On tak zagra po prostu. Złapał mnie. I pograłem źle w debiucie, jak widać, słuchajcie. No niestety. Nawet lepiej zagrał. Okej. Oddam tego gońca, no ale tutaj co ja mogę? No tak, no przegrana pozycja jest. Nie no, przecież hetman nawet nie ma tutaj nigdzie. W ogóle co ja pograłem? Przynajmniej nie stracę hetmana teraz. Tragedia. Może jakiś tam. Ależ pograłem strasznie. Strasznie. Dzięki serdecznie za suby. Nie należą mi się po tej partii, ale dzięki. Szkoda, no tak fatalnie pograć. Debiut. O, teraz jestem trochę na siebie zły. A co z tego, że arcymistrz? No był do wyjęcia. No bije. Co mogę zrobić? Chcę wymiany. Partia jest totalnie przegrana. Powinien gość wymieniać wszystko według mnie. Jeszcze powalczymy, aż czysta figura mniej. O właśnie. I to robi. Nawet nie mam szans na nic. Król G7 wszystko może grać. Będę grał pasywnie, to i tak przegram. Idę tutaj, albo co mogę innego robić? Próbować go jeszcze mieszać jakoś. Strasznie trudne. Orety. Nic tu nie ma w tej pozycji. Robi ze mną co chce, harakiri. No dobra. Nie ma tutaj co się męczyć. Ale pograłem jak sierota, a wiecie co? Aż zerknę w te pozycje i sprawdzimy, co tutaj było nie tak. Może nie H4, trzeba było grać spokojnie, ale to wiecie, znacie mnie. Jak jest okazja, to szarpnę. Hetman B3, dobrze, ok, bicie. I teraz czy hetman B7 pokazuje maszyna? Nie, no bardziej, nie, no bardziej GF, ok. Tutaj. No i CD. I ta pozycja według mnie jest bardzo fajna dla białych. Zobaczcie, nawet dobrze pokazuje. Tylko trzeba dobrze zagrać. Ale Roszadę też rozpatruje komputer w tym momencie. Florku, dzisiaj raczej nie zagrasz ze mną w buleta, gdyż będę próbował ranking robić. Zobaczymy. No szkoda, szkoda, ale to dobra, spokojnie, no to był arcymistrz do wyjęcia, no.
Każdy jest do wyjęcia. Roszada, no dobra, tu jest w porządku, tak. Skoczek, hetman a4. Moment, 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 wróć. Hetman a4. A6. I co teraz? Coś mądrego zagrać. Wrócić hetmanem po prostu. W ogóle nie doceniłem tego, że... No tak. Ale wieża. Okej, okay, tak. No i wrócić hetmanem. A hetman b4 jeszcze pokazuje w miarę dobrze? Nie wierzę w to. Wieża e8. Aha! No, goniec e2 był zły. Nadal nie był aż taki zły? Nie rozumiem w ogóle. Już rozumiem. Co mam polecić? Dużo grać i rozwiązywać zadań, nic odkrywczego. Słuchajcie, po tym ruchu jeszcze goniec e5 było. Bo chodzi o to, że jak on zagra tak, to ja biję tu i jak on zbija na f6, to ja zbijam tu skoczka, więc jeszcze się ratowałem. Nie widziałem takiej opcji w ogóle. A co ja zagrałem? Tak, no to to przegrywa. Można było oczywiście wcześniej dla świętego spokoju tym hetmanem zejść, no ale kto by chciał uciekać w tej pozycji. Nie, no dobra. Dobra, może trzeba było... No widzicie, no tutaj zobaczcie, a tak, jeszcze raz sobie tu zagramy. Moment, 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 moment. Tak, tak, tak i teraz tutaj. Nadal jest źle, ale już tragedii nie ma, bo tu nie może grać. Co pokazuje najlepszego? Skoczek d7? Skoczek d5 jakiś, wow. No i hetman ucieka. No jednak nie było tak źle, słuchajcie. No ale zagrał z Griszczukiem, widzisz, no świetnie. No trzymało się, jak widać, ale to się łatwo mówi, słuchajcie. Jeszcze nawet komputer mówi, że tu grać. No nieźle. Bo jak on zbije i ja zbiję, to hetman tędy ucieka. No tak, trzymało się. Trzymało się. Faktycznie, trzeba bardzo dobrze liczyć. No to w ogóle spanikowałem, bo myślałem, że jest w topa. Tak bym z miejsca bym zagrał tutaj. Pogoniec g5, h6, bicie tutaj, no to on bije tu i tracę hetmana. Mam 3 punkty nadal, 3 z 3, 3 z 5. No trzeba się przełamać teraz. Wypadałoby. No ale skoczek d5, no to co z tego? No to on mi bije hetmana. Dobra, po partii, trudno. Trudno, zamknijmy ją już. Nie analizujmy jej. Trzeba się przygotować na kolejną. Hikaru jeszcze gra, sprawdźmy. Już nie gra, wygrał. Mamy Diarow, remisik z Gatą Kamskim. W ogóle to są bardzo fajni zawodnicy, arcymistrzowie. Słuchajcie, żywe legendy. Jak tam Szparu? Nie wiadomo, już nie dowiemy. Z kim ja tutaj gram? Z Polski? Mistrz FIDE jakiś, pewnie młody. Nie wiem z kim. No dobra, lecimy. No, zagramy wariant jugosłowiański. Często grywałem ten debiut. Teraz pewnie wybicie będzie. Przepchanie mi bardziej odpowiada. No to poszło, ok. No i teraz tak. Czy ja mogę tak zagrać? Przecież on podstawił. Kto bije tu, ja zbijam tam. No podstawił ewidentnie. Tym razem przeciwnik w debiucie się pomylił. No ale wiecie, to trzeba jeszcze wykorzystać. Może zagrać na h6, ja będę musiał wrócić. Ok, wracamy. Tutaj się broni. No tak, tutaj to b6 i się bronię. Ok. Goniec d7, wyprowadźmy każdą figurę. Ok. No tak, idzie tutaj na mnie, idzie na mnie. Zejdźmy stąd.
Spróbujemy zagrać b5, czy a6, b5. Może być za wolne. Z drugiej strony skoczek mój nie gra, musi być aktywny, więc a6, b5 może. Tak? Nie, no chyba nie. Albo tak i tak. O, tak będzie lepiej. b5 gram, a potem a5. Chcę wymieniać. Idziemy b5. W sumie szach był ciekawy, żeby tu odeprzeć, ale to już za późno. Poszło tutaj. Szach jest chyba ciekawy. Zbijmy. F6 jest, co? Tego nie doceniłem. No ewidentnie próbuje mnie zajechać słusznie. No F6 to zbije zwyczajnie. Tutaj bronię, może skoczek się przyda, wieża wyjdzie, może coś tam się uda. Właśnie problem polega na tym, że nie mogę wykorzystać. Teraz F6 chyba. Mhm. No tak, to są kłopociki małe. Może tak. Żeby hetman na E5 mógł zagrać. No nieźle. Jedzie mnie, co? No jedzie mnie. Hetman H6, jak nic. Kurczę blade. Miałem dobrą pozę. Muszę zbić. Tak. Jak zbiję, to tak. Też nie. Kurczę, tak. To on tak zagra. Muszę tak zagrać. Żeby tu się bronić. Czy coś tu jest? Bo nie widzę. No pewnie, że jest. O Jezu. Mat na H7. Ale pograłem. 3 z 3, 3 z 6. No niestety, widzowie. Niestety. Tak to w szachach bywa. Nawet powiem wam, kurczę, no nie wierzę w to, że tą partię przegrałem. Zaatakował mnie tak bezczelnie i mi... No dobrze, że zaatakował. Zaatakował i wygrał. Niesamowite po prostu. Niesamowite. Jak ja to mogłem przegrać? Przecież to w debiucie zagrał potężny błąd. I B3 błąd. Skoczek E4. No pewnie. Bił, zbił. No dobra. Goniec D2. No wróciłem. Okej, okay. Hetman. No B6 trzeba. Okej, okay. No i teraz trzeba coś grać. Wieża B8 pokazuje. No to tam dokładnie trzeba coś pograć. Oczywiście sobie zdawałem sprawę, że idzie F4, F5, no ale nie zdawałem sobie sprawy, że tak mnie szybko tutaj zajedzie. No, no smuteczek, co zrobić? Smuteczek. No wiecie, dwóch arcymistrzów się pokonało. Dobra, ale mamy półmetek, no trzeba powalczyć. No to prawda, bo tutaj są perspektywy, wiesz, żeby atakować. Brakuje skoczka, żeby jednego skoczka wymienić. No, pograłem tak, strata tempa, no skoczkiem ewentualnie można było odejść. Tak poszło, tak. Hetman C8 jakiś pokazuje, żeby nawet oddać tego skoczka, znaczy w sensie zapiona. Nawet hetman C8, żeby tu trzymać. No widzisz, F6 jakiś pokazuje nawet. No tak, no w zasadzie tak na upartego można tak było zagrać. Faktycznie takie bardzo pasywne, ale może i skuteczne by było. No niestety, niestety. A myślałem o F5. Ciekawe jak F5 ocenia. Na równi już pokazuje. Ale F5 może z praktycznego punktu widzenia było spoko. No bo tutaj niby wchodzi, ale ja tutaj jakoś się bronię. F5 można było. Skoczek B7 tutaj. Każe bić na C3 w ogóle.
No tak, słuchajcie, przecież ja mogłem zbić na C3, Hetman mógł zbić i F6 teraz. No dokładnie, no przecież to są stare triki, o których zapomniałem kompletnie. Przecież jak wymieniam czarnopolowego gońca, to sobie ustawiam taką bazę i stoję, taki ruch mi nie straszny, bo gram G5. No przecież, no. Masakra. Szkoda, że pograłem jak środka. No to pewnie był jakiś młody FM, znając życie, no. No, niech się chłopak cieszy. Trudno. Trudno, bo w debiucie miałem. No to jest, widzicie, jakie to jest niesprawiedliwe. No, szachy są niesprawiedliwe. Albo brak mi jeszcze umiejętności w blicu. Trudno się mówi. No cóż, będziemy grać dalej. To jest tylko blitz. Ja się głównie, słuchajcie, nastawiam na szachy klasyczne. Oczywiście cieszymy się, jak wygrywamy z arcymistrzami, ale płaczemy, jak przegrywamy z niższymi tytułami, oczywiście. Szparu też dwa jaja zrobił, no ale Szparu ma 4 na 6, ale to tak zwykle bywa, słuchajcie. No ja zrobiłem 3 jajka teraz, nie? Trudno. Po partii. Sprawdźmy, jak grają najlepsi, czy są jeszcze na horyzoncie. No 3 punkty, myślałem, że chociaż odbiję teraz na 4. Taki piękny początek był. Słuchaj, wiesz, to pojęcie względne, że był lepszy i wygrał. W tej partii był po prostu lepszy, to się zgadza. W ogóle nie widziałem skoczek G5, kompletnie nic nie widziałem. To zresztą ta pozycja już tak była przegrana. Griszczuk jeszcze sobie gra, sprawdźmy. Wieżóweczka na sekundach, no to są właśnie. Musi bić chyba, nie? Do przodu iść. A sprytnie, bo pionek jeszcze idzie. No to bije, wygrywa. No ten FM się chyba nie popisał. No powinien się już chyba poddać. Zbychu ma 2,5. Raczej się nie wylosujemy, gdyż ja mam 3, on ma 2,5. Raczej nie, przy tej ilości zawodników będzie to trudne. A było tak ładnie, było tak pięknie, nie? Tak się zaczynało. Zwykle jak się dobrze zaczyna, to potem jest środek słaby. Jak się słabo zaczyna, to potem idzie lepiej albo w ogóle idzie słabo. Trzy i pół ma teraz. No to za mnie oszukujecie, że 2,5. Ale smoku pisałeś, że 2,5. No nieistotne, no kto ile ma. Słuchajcie, dopiero było 6 rund. Znaczy pół metek, to nie dopiero. Jeszcze 5. Co rundę jeden zawodnik nie gra? Nie rozumiem, o co chodzi. A, spoko, spoko, smoku, spoko. No jeszcze tutaj grają. O, już kończą. Zauważcie dwie partie. Wieżóweczka na sekundach. No wygrana, tutaj wieża F1 wygrywa. Wygrywała. Czas, to też element gry. No tak, tutaj na sekundach totalnych, ale białe to spokojnie wygrywają. Na realizację na sekundę, a poszedł tutaj jednak ten skoczek. Goniec. No to jest wtedy pauza i się dostaje jeden punkt. Jak jest nieparzyście. O, czyżby białe miały problemy z internetem? Jakieś lagowanie? No, co tu białe grają? Czasu mają mało. Już się nieco poprawiło. Tak, jeden zawodnik wtedy nie gra, tak. No nareszcie. Okej. Czekamy na rundę numer 7. Jeszcze 5 rund, tak? Jeszcze 5 rund.
No, mistrz międzynarodowy. Zobaczcie, z mistrza FIDE robi się mistrz międzynarodowy po drodze. Okej, lecimy. E4 miało być. No cóż, poszło E3. No taka sobie pozycyjka. Zbiję na te C5. Tam będę męczył piona, jakaś wieża D1 może. Skoczek A5 jest bardzo fajnym ruchem. Według mnie, chociaż skoczek E5 może wtedy. Oj, to nie był chyba dobry ruch, bo puścił pole D5. Nawet się nie zastanawiam i tam wskakuje. Tutaj grozi bicie i tutaj grozi bicie później. Pionka mogę zdobyć, tylko muszę uważać na to, żeby nie dostać mata. Ale pionka trzeba wziąć, prawda? No trzeba wziąć, no. Pionka skosiłem i tu atakuje stępem, więc musi być dobrze. To jeszcze jakieś opcje hetman G4, tam na mata można sobie zerkać delikatnie. Jakaś wieża D7 później. No może być dobrze w tej partii. Okej, widać, że tutaj przeciwnik. No muszę wziąć, bo to jest silny goniec. I teraz mądrze. Chcę mu dać mata na G7. Wymieniać chcę. No dobra, to jest jakaś jego szansa oczywiście. Pytanie, czy ja chcę to wymienić. Bo potem nie widzę jakiejś takiej aktywnej gry. No dobra, wymienię. Mam piona więcej. Idę królem do centrum zwyczajnie i gońcówkę będę grał. Moje piony są na białych polach, no. Trzeba uprościć. Pytanie, czy gońcówka jest remisowa? No chyba jest. Przepraszam, wygrana mam na myśli. Chyba muszę zbić. Według mnie oceniam, że chyba tak. Muszę w ten sposób grać. Potem goniec D4 będzie groził. No właśnie, nie wymienił, zobaczcie. A jednak nie wymienił. Aktywnie. I tutaj zaraz król D3 ruszy. Nie puszczę na C2 wieży. H4, tak. Są takie opcje. Dobra, tutaj gramy, tu pilnujemy wszystkiego. To wygląda chyba dobrze. Z planem takim. Chodzi o to, że jak zagrałbym G4, to on G5 mi wrzucił. A teraz już G5 nie może, a gram sobie tak. Chcę do pionka G7 się dobrać. Witam cię, White. Coś tutaj chce mi wymienić chyba. No dobra, lecimy. Może wymienić, to ja wtedy idę królem, jestem szybszy. No, swoje trzeba grać. Okej. No niech będzie tak. Okej, tutaj na piona będziemy zerkać. Dobra, chyba zbieramy gościa tutaj z parkietu. Zobaczcie, też taka zasada, czarne pionki i czarny goniec, ale ja go przyblokowałem, więc to też jest taka zasada. Rubinstein chyba tak mówił kiedyś. Z arcymistrzami dokładność 97. Ła! Dzięki za sprawdzenie. Tam wieża pójdzie, ok. No, trzeba sprzątać, co? Mogę wziąć pionka, tak bezkarnie. Poczekajcie, bo ja mogę też tego wziąć.
No biorę. Wracam. Nie daję szans w ogóle żadnych przeciwnikowi. Do góry. Darmowy szach. No tak, jeszcze tu poszedł w sumie. A dobra. Zasuwać, straszyć. Sobie zdaję sprawę, że można tę końcówkę grać pewnie dokładniej. Na przykład. No, spadł już mu czas. Tak, wygrana partia była spokojnie. No dobra, 4 punkty odbite. Na szczęście ta zła seria minęła, moi drodzy. Mam nadzieję, że minęła. 4 punkciki wleciały z 7 partii. 2 arcymistrzów, 1 mistrz międzynarodowy za burtą. Jest ok. Jestem jedyny, który poddaje w przegranych pozycjach? Na pewno nie. Nie ma takiej opcji. Jeżeli tutaj nie byłoby inkrementu czasowego, to tak, można by było szaleć do końca. Ja nie widzę żadnego sensu, jeżeli mam przegraną. Zobacz sobie. Dzięki smoku, że byłeś. Na razie, do zobaczenia, do usłyszenia. Zobacz sobie na przykład na YouTubie, jak grają na przykład arcymistrzowie Blitza, czy coś w tym stylu. Tam też poddają. Większość osób mówi, żeby grać do końca. Ja uważam, że osoby początkujące powinny grać do końca, owszem, bo tam dzieją się cuda, że tak powiem. Jest duża szansa, żeby na przykład zapatować, albo że ktoś jeszcze nie ma takiego doświadczenia, jeszcze troszkę nie ogarnia czasowo, że tak powiem, no to tak, ale nie jak z kimś grać doświadczonym. Zobaczycie, jak będziecie na wyższym etapie, i może ktoś z was jest, to też będziecie poddawać jak w przegranych pozycjach. No będziecie, no bo to szkoda jest energii. Ja to tłumaczę wiele razy. Inne macie zdanie? Okej. Ja mam inne, ja robię tak, jak uważam za słuszne. No ten IM grał do końca. No miał prawo, no okej, no miał prawo. Wiecie, w internecie mogą się też dziać cuda. Oczywiście omsknięcie myszki, miskliki. No ale cóż mogę powiedzieć? No ja mam inaczej. No dzięki White, że się zgadzasz. No, no bo taka jest prawda i każdy silniejszy zawodnik wam to powie i tak też, też tak robią. Ja teraz się powtórzę, ale kiedyś widziałem taką partię, jak Carlsen grał z Anandem i wyobraźcie sobie, że tam chyba wymienili po 2 pionki tylko w debiucie. Wszystko było porówno i Carlsen wygrał tę pozycję. Może gdzieś tam wygrzebie tę pozycję, ale nie pamiętam z jakiej partii to było. To była jakaś partia chyba błyskawiczna. Była równa, Anand poddał, bo technicznie przegrana była, nie widział sensu, nie widział żadnych szans, tak go ustawił Carlsen. Tak, Pinniu, tu się zgadzam, Pinniu. No szacunek oczywiście, że tak, no bo ufamy przeciwnikowi, że nas ogra, oczywiście, że tak. No dobra, moi drodzy, jest dobrze. Są 4 punkty. 4 punkty wleciały. Jest spoko. Jeszcze trwają 2 partie. W ogóle dajcie znać, ten widok jest lepszy, taki ogólny, czy tamten z czarnym tłem, jak sądzicie, bo generalnie tu mi łatwiej operować jest. No mam nadzieję, że to chyba bez różnicy. W ogóle ta końcówka jest remisowa? Nie wiem. Lepszy ten, Florku, no też tak mi się wydawało. No to jest remis.
No to trzeba chyba grać, żeby wygonić króla. Nie, to jest chyba remis. No to zresztą pokazuje komputer, co ja w ogóle patrzę. No tak, to jest remisówka. Oj! A tutaj szach i tu? No nie wiem. No tutaj wiecie, czarne mają prawo jeszcze męczyć. Mają po 5 punktów, słuchajcie. Tam coś czarne próbują. Jaki jest myczek? Tutaj E4. Jaki myczek? Aha, w tej końcówce, okej. Okay. Na pewno trudniej jest się bronić na sekundach niż atakować. To zdecydowanie. No remisik. Te końcówki takie charakterystyczne, goniec na wieżę w różnych tam konfiguracjach, na pewno warto sobie poćwiczyć, to tak mówię trochę do siebie. Okej, okay, mamy kolejnego zawodnika. Forantes, mistrz FIDE. Dobra, jedziemy. No, gramy królewsko-indyjską. Znowu ten wariant jugosłowiański. Może powtórzymy. Nie będziemy, mam nadzieję, powtarzać tych błędów. Ciekawe, czy wybije Hiszpan gorąca krew. Dzięki E4 za komentarz. Przepchał. Znowu mamy podobnie. Skoczek D2 tu się grywa. Aczkolwiek ja w te pozycje. Zobaczcie, znowu zagrał B3. No to gram znowu skoczek E4. Dobrze, że analizowałem tę partię, słuchajcie, z kompem. Teraz będę wiedział, jak się zachować. Zdecydowanie. Okej. W ogóle jest taki wariant? Powiedzcie mi, bo już zgłupiałem. Drugi raz ktoś tak samo gra. Nie rozumiem tego. No po hetman E1 gram B6, bo muszę. W ogóle gram to samo, zobaczcie. No nie mogę teraz dać się zajechać. Teraz chwila, ja muszę pomyśleć, jak tam grać. Zobaczymy, co on zrobi. Tam wieża B8 pokazywał komp. Dokładnie to samo z mistrzem FIDE polskim grałem. No tak, no to B6 muszę na razie. No i teraz kwestia, co on zagra. Dobra, zobaczymy. Skoczek H4 tam chyba grał. Po skoczek H4 goniec D7 było kiepskie, goniec B7 było dobrego. Nie pamiętam dlaczego. Tutaj. I teraz mogę tą fortecę zrobić. Znaczy, ja nie muszę tego wybijać jeszcze. Mogę zagrać tak. Albo wieża B8. Ja zagram wieża B8. Ja jeszcze nie muszę wybijać, bo jak wybiję, to zagram sobie wtedy F6, jak mi da szacha. No dobra, czyli on już gra trochę inaczej. F6 jest forteca bez gońca czarnopolowego. Okej, ja wiadomo, że to będzie próbował atakować. Ale teraz idę z kontrą. Może tak, tak byłoby dobrze. Nie, no chyba tak trzeba od razu grać. Od razu tak trzeba grać. Tutaj będzie mnie jechał. No dobra, ja muszę kontratakować. I zaczepić się na C4. Tu będzie mnie atakował. Dobra. No bijemy. Muszę tak tutaj cisnąć. Goniec jest w gotowości w obronie. Aha, tu jest taki ruch jak skoczek G5, no ale też się bronię póki co gońcem. A tutaj już przeciwnika trochę męczę. W ogóle tak się gra? Ja w ogóle nie wierzę w to, że tak się gra. Teraz kwestia, jak dalej, co nie? Może tak? Spróbujemy tak tutaj patrzeć. Z tym skoczkiem są problemy. Chyba to jest główny taki... Główna taka wada tego skoczka w tych wariantach może, ale jest jakoś więcej spokojnie. Tutaj nie mogę tak myśleć, że to jest jakoś więcej, to jest wygrane, absolutnie nie. Nawet taki skoczek mi tutaj bardzo pachnie. Dobra, taki ruch chciałem. Teraz mogę wybić, żeby pionek odbił. No tak, ja to też widziałem. Tu muszę chyba tak zagrać, od razu zejść. Mi się wydaje, że to jest dobry moment na to, bo grozi bicie skoczka. I on musi zrobić jakiś konkret. Tak, tak, to oczywiście bije. Chyba
tam B6, tam trzeba będzie próbować zapewne grać. Może on rozpatruje E4. Albo coś takiego. Tu. Nie no, bije. Wydaje mi się, że bić. Oczywiście H6 będzie jakiś mat groził. A, zaraz, a ja mogę tym zbić? To będzie dobre czy złe? Czy wieżą? Chyba wieżą. Wydaje mi się, że wieżą. Mimo wszystko. Zaraz, bo też mogę tak zagrać. Dużo jest tych dobrych posunięć, słuchajcie. Nie no, dobra, bijemy, nie patrzymy tutaj hetmanem na F8. Okej, okay, tutaj muszę tak... Ha, będę musiał jakość z powrotem oddać prawdopodobnie. Oddam po skoczku E4. Oddam tę jakość. To tu będę miał bicie. Ale już w takiej trochę lepszej wersji. Okej, okay, przepędza mnie słusznie. Słusznie. No wracam tam, skoczek B3, skoczek D4, może skoczek E4, to wiem, że tak zagra. Skoczek też musi grać. No trochę mu się rozbrykały te figury. Znowu go jakoś wpuściłem, ale spokojnie. Jest 40 sekund. Skoczek D4 już grozi. Jak tam skoczkiem stanę i skoczek zacznie grać, to może coś się polepszy. Jak zbije, to w ogóle forteca powstanie. No właśnie, skubany. Poczekajcie, a jak... Tak? Skubaniutki dobrze zagrał, muszę przyznać. Dobrze zagrał. Zaraz, a może... Ciężka sytuacja. Dobra, idę tak, żeby podeprzeć skoczka ewentualnie. Muszę sobie przepatrzeć tutaj, jak to grać. O, skubany. O, skubaniutki. Dobra, tak. Bierze B1 pewnie. Ale to mam potem takie fajne wtrącenie po wieża B1. Tam będzie skoczek na E2 groziło. Muszę przyznać, że dobrze gra. Dobra, tak, idę pod związanie. Ale szukam jakiejś opcji. Aha. No nieźle, nieźle mnie tutaj. Nieźle mnie tutaj przygwoździł. Tak może w ogóle zagrać. Tutaj zbiję, tu zbiję, tutaj. Dobra, ryzyk fizyk, już nie ma. Nie wiem co grać tak naprawdę w tej sytuacji. Jestem bez figury. Kurde, przegram tę partię. Przegram tę partię. Kurczę, zaryzykowałem niepotrzebnie. Nic tu nie mam w tej pozycji. Kompletnie. Czasu mu starczy. Kurczę, pochrzaniłem, wiecie. Kurczę, blade. Teraz już nie ma. Szkoda. Zobaczcie, znowu przegrywam po super debiucie, który już tam był wyćwiczony. No to jest po prostu skandal.
Pretensje mogę mieć tylko do siebie. No nie, no to jest w ogóle żart. Nie, no to jest wtopa. Wtopa czy nie? Kurczę, nie wiem, wtopa to jest. Aja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 j. Nie, no w ogóle dramat. Wiecie co, żal ściska, wiecie co teraz, nie? Drugi raz w debiucie wziąłem jakość i przegrałem tę pozycję. No po prostu nie mogę. Nie mogę po prostu przeżyć tego. Znowu, ktoś mi powie, czy jest taki wariant B3, bo nie wierzę w to, no. No nie wierzę w to, że taki ruch jest. B3. Przecież to nie jest dobry. Dlaczego drugi raz dostałem taki ruch? Wygrywasz z mistrzem międzynarodowym, wygrywasz z arcymistrzami, a przegrywasz z takim słabym FM-em, no bo po jego ruchach to było słabe. Ja tam zaryzykowałem i właśnie ten inkrement czasowy bez sensu, jakby był to bullet turn. No to jestem zły autentycznie i to bardzo. To jest wszystko dobrze, zobaczcie, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Kurde, jak ja gram, no nie mogę, no tak mogłem zagrać, wszystko mogłem zagrać. Chwila, wróć do tej pozycji. Czyż ta pozycja jest wygrana dla czarnych, no? Troszkę cofnę. Zobaczcie, jaka przewaga. Minus 2 prawie. No dobrze, lekcja już była po... Powinna być wzięta wcześniej przeze mnie. Z tamtej partii. To jest niewiarygodne, że przegrałem z takim gościem ten sam wariant. To jest po prostu dramat. Wiecie co? To załamać się można po prostu, aż się wtedy wątpi w szachy. Taki jest sport niestety, ale jest sporo emocji. Gramy sobie o pietruchę. No ale kurczę blade, no nie mogę tak grać. Jak tutaj lepiej? No dobra, tak, tak. Aż sobie zerknę. No wszystkie te ruchy widziałem. Wszystko widziałem. No i zobaczcie, minus 3. Bicie, bicie. Czym odbić? Pionkiem? GH w ogóle! Kurde, dlaczego takiego ruchu nie dostrzegłem? Bo ten pionek potem jest słaby. Uf, kompletny idiota. No sorry, ale mówię do siebie, nie? No i ten ruch zaprzepaszcza wiele, jak widać. Zobaczcie, jeden ruch. Nawet tutaj bicie według mnie jest lepsze też. No tak, też bardzo dobre według silnika. Dlaczego ja sobie nie prostuję pionów? Kurczę, ludzie sobie prostują zęby, a ja sobie pionów nie prostuję. Prostowanie pionów jest łatwiejsze i szybsze. Bzdura, po prostu bzdura. O, poszło jak poszło. A czy H6 teraz rozpatruję? H5 nawet rozpatruję. No właśnie, HG rozpatruję. Dobra, tak. Bierze F4 nawet. Tam potem, no, dokładnie trzeba tutaj grać. No byłem świadomy, a wieżą mogłem też wjechać, coś tam porobić, skoczkiem, on E3, A5, już jest plus jaki duży, ja czułem, że coś tutaj już jest nie tak. Plus jaki wielki, skoczek G5, nie? On też robił błędy, dawał mi szansę. No dobra, tutaj widzicie, zagrałem tak z rozpędu, nie? Bo ciężko jakiś sensowny ruch trochę mnie powiązał, ustawił, tu wszystko jest w gotowości i sobie może czekać. Ojejku, ojejku. Sakra po prostu. Słaba partia. Już nie chcę grać tego Jugosłowiana, ale pewnie jak nadarzy się okazja, to zagram. Boli mnie, że wiecie, z FM-em, tak? Takim dosyć słabym rankingowo w stosunku do mojego rankingu. No, boli mnie to trochę. Jakieś dziecko chyba tam siedzi na zdjęciu. Początek był tak świetny, a tutaj gram jak
Nie wiem, od czego to zależy. Przecież ja się ani nie spinam, ani nie lekceważę nikogo. Spokojnie myślę nad posunięciami. Nie wiem dlaczego, to jest taka niemoc czasem, kurczę. No tak, White. No niestety mamy 4 punkty na 8, no 3 rundy do końca. Grunt, że dwóch arcymistrzów za nami, no. Chociaż to jest pocieszające w tym wszystkim. Hikaru jeszcze gra, sprawdźmy. No tak. Już nie sprawdzę. Firuzja. Firuzja przegrał. Wow. No nieźle, nieźle. Nieźle. Czy jakiś polski tutaj żigałko. To nie Polak, ale remisik. Hikaru 8 na 8. No można tak, nie? Można, tak, tak w szachy można grać. Szparu Iwo 6 z 8. No pięknie chłopaki stoją. Ja mógłbym mieć już 5, bym był blisko. No przydałoby się. Wiecie co, marzy mi się ten rekord i już znowu nie mam szans na rekord. W sensie na wyrównanie tak, ale... Widziałem Dudę w tym turnieju raz bodajże. Hikaru nie streamuje tego Title Tuesday? Streamuje. Po 8 rundach też robią króciutką przerwę. Ale powiem wam, nie wiem od czego to zależy, jak... Znaczy no wiem, no w zasadzie. Jak tutaj było 3 z 3, to było 250 widzów, a teraz jest 100 mniej, nie? To jest ciekawe w tych szachach. Znaczy mi tam na tym akurat tak bez urazy bardzo nie zależy. Oczywiście to jest fajne, jak jest dużo ludzi, ale to mnie zawsze zastanawia. Okej. Okay. E4! Witam cię, E4! Witam cię, Damianie. No kurczę, ale mamy szczęście. No nie, no Damian, no lecimy. Kurczę, blade. Jeszcze musiałem na ciebie trafić. Drugi Polak. Młody zawodnik. Damianie, czas ci leci. Co jest? Damian się, nie wiem, zamyślił, czy uciekł na chwilkę ze streama. No nie, no nie chcę fory, no. Damianie, wróć do tej partii. No nie, no, ja tak nie lubię. Albo gramy na równi, albo nie gramy w ogóle. Nie, no nie. Damianie, wracaj, proszę. No ja mam nadzieję, że... Nie chcesz mi zrobić po złości, że zostanie ci minuta, zaczniesz ze mną grać i jeszcze mnie ograsz. To w ogóle bym się chyba załamał. No nie róbcie mi tego, proszę. No półtorej minuty, połowa czasu. Nie, Damianie. Kurczę, tak się tu ładnie udzielałeś na czacie, a teraz co tu się dzieje? Damianie, wracaj, Damianie. Damianie, wracaj. No wrócił. Dlaczego minutę sobie zostawiłeś na grę? Kurczę, blade. Jaki bullet? Damian grał w bulleta jeszcze?
Żartujecie. No to pionka bierze rzeczywiście, ja świadomie oddam. A, tak, to nie chciałbym tego pionka oddać. Muszę wrócić chyba. No i mnie tutaj składa, no coś znowu w debiucie pochrzaniłem. Czy ta aktywność jest dobra u czarnych przede wszystkim? Tutaj poszło? Zamykam. Zamykam się na to. Co? Czego ja tutaj nie dostrzegłem, bo nie kumam. Może niczego. Też powinienem oddać 2 minuty, ale dlaczego mam oddać? No nie może tak być, słuchajcie. Tutaj bije, tu bije, tam bije. No to jest wtopa już. Figur za mało. No, tam jeszcze goniec. Co się, Damianie, stało, że nie było ciebie? Czy specjalnie oddałeś te 2 minuty? Sprawdźmy sobie debiut. Gdzie zagrałem źle. Jeżeli specjalnie, to sorry, to nie było fajne, ale myślę, że nie specjalnie. Okej, dzięki za wyjaśnienie. No właśnie, widzisz, tutaj siedzimy na czacie. Spotkaliśmy się jakoś fartem i... Mam nadzieję, że nie specjalnie, że tylko tak, że to jest prawda, co piszesz, bo kurczę, bym nie przeżył tego. Bo akurat mam taką serię porażek, zresztą sam widzisz, tu zagrałem może źle, chociaż nie, no. No tak, ja lubię takie pozycje białymi, ale przypuszczam, że ty też lubisz takie pozycje. No tutaj coś jeszcze jest chyba dobrze, CD? Skoczek, no skoczek to był silny ruch. A w ogóle goniec szybciej powinien wyjść, no tak. Goniec, tutaj hetman daje szacha. I skoczek. No tutaj taki skoczek nic nie robi generalnie. Tego piona się nie boimy oddać. No tak, to wygląda dobrze. Goniec D7 na tego piona. Bicie, bicie. Goniec B2 pokazuje. No okej. Różnobarwna mi taka pozycja odpowiada w miarę. A jak poszło? Czy tu miałeś o wiele lepszą? Tak, no minus już jakiś tam jest. Goniec D7. Goniec C1 to na pewno ruch fatalny, tak, tak. To w ogóle E5, nie? No to już jest wyższa szkoła jazdy. Ciężko człowiekowi taki ruch dostrzec, szczególnie w blicu. Skoczek. C5. Też fatalny ruch. Zobaczcie, znowu E5 wchodzi. Masakra. Jak to trzeba dobrze kminić w szachach. Kompletnie takiego ruchu pod uwagę nie brałem, rzecz jasna. W klasyku raczej bym przypuszczał, taki ruch bym widział, ale... W klasyku to może, nie, mam nadzieję, że mnie dopuścił do takiej pozycji. Skoczek, no tak, no tutaj to już się posypało. Było coś lepszego? Skoczek F5 było lepsze. Goniec bije tam. No i taka, no tak, czarne może coś tutaj mają dobrego faktycznie, tak generalnie. Jakiś B6 później. No tak, to nie może być zła pozycja generalnie czarnych. No tutaj zbiłeś, to już mało sekund było, nie? No i tak, tutaj się już sypnęło. Okej, okay. No dzięki mimo wszystko, aczkolwiek jeżeli faktycznie się spóźniłeś na rundę, to jest mi trochę lżej, bo jakbyś tu mi specjalnie te 2 minuty oddał, to nie byłoby spoko. Szparu 7 na 9, wow, kibicujcie Szparowi, no ja mam 5. Ja mam 5 punkcików.
No, Sierż Paru wziął za Titled Tuesday. No, to jest młody zawodnik. Zobaczmy Hikaru, jak gra. Hikaru Czarnymi pokazuje przewagę. Para gońców w pionach równo, ale tutaj idzie. No, ale idzie gładziutko na niego. No, specjalista. A remisówkę pokazuje. Ale to dokładnie trzeba grać. Ja cię kręcę. No i sprząta. No, to już musi być wygrana. Jest wygrana. Z kim on w ogóle gra? Policzył. Zobaczcie, i kto mi teraz powie, zobaczcie, zbił na e5 i się poddał arcymistrz. No i też, czy też będziecie mieli do niego pretensje, że się poddał? No bo nie, zobaczcie, już arcymistrz na tym, ja jeszcze, no widzę, no to jest wygrana pionkówka, nam po prostu tym trzeba bić, tak? Bo inaczej, jak tym, to idzie tu i przełom. No ale widzicie to? Poddają się. Mają szacun do siebie. Wiedzą, że mają w topkę. Szparu to jest Miłosz Szpar. Też streamuje sobie. Szparu na Twitchu się nazywa. Bardzo w porządku, chłopaczek, polecam. No, Hikaru ma 9 na 9. Całkiem nieźle mu idzie, chociaż mógł lepiej pograć, nie? Griszczuk, zobaczymy, jak sobie radzi. Griszczuk to jest jeden z moich ulubieńców. Zaraz, Griszczuk gra białymi? Gra do końca? To pozycja na sekundach, okej, okay, to też inna sprawa. Liczę na jakiegoś pacika. No nieźle. Jakiś FM wygrał z Griszczukiem? What? Ale ten FM ma 2800 coś, to wiecie, to jest... Zaraz. Kurczę, Griszczuk 13. O czym my tu rozmawiamy? Griszczuk 13. Sorry, podniecam się Griszczukiem, a to jest jakiś inny gość. Lecimy. Partia numer która? 10, czyli przedostatnia. System zamisza. Okej. Okay. Roller coaster w tym Titled Tuesday. Trzy zwycięstwa, trzy porażki. Coś tam odbite, coś tam stracone. Takie plany tu widzę. Jak długa, to musimy lecieć na skrzydle również. W ogóle Hetman E7 chyba trzeba zagrać najpierw. Czy tak, tak? Tak. Nie, no tak. Od razu. On na mnie idzie, ja idę na niego. Właśnie. Tutaj B4. Kasparow chyba taki ruch grywał, żeby skoczka wstawić tu na e5. Nie jestem przekonany teraz za bardzo. Idziemy tak, tutaj grozi bicie. Tu bronię. Trochę zwariowana pozycja oczywiście. Tu jest opcja, że oddajemy coś, ale tak trzeba grać, bo inaczej nas tutaj zarżnie na skrzydle. Tutaj? Nieco jestem zaskoczony. Idę skoczkiem na h5. Wydaje mi się, że to już jest ok w miarę. Trochę liczenia tutaj. Tu. Mogę zbić w zasadzie. Zbijmy. Skoczek zbije. No i zbije hetman, okej. Okay. Jestem bez piona w sumie. Jak ja to przekalkulowałem? To nie wiem. Dobra, ale jest goniec białopolowy, tutaj grozi. Jakieś takie opcje.
Chociaż tu chyba nic nie mam. Tam by bić ewentualnie tutaj. No chyba nic nie mam niestety w tej pozycji. Jakoś tak muszę zagrać. Może i dobrze stoi gościu. Żeby mu się go nic nie zaplątał przypadkiem. Ale się może zaplątać. A tak, zagrał w sumie. Muszę nieco przyspieszyć. Aha, tam widełki grożą jakieś cały czas. Jakiś szach. Dobra, idę do góry, nie ma co tam myśleć. A, skoczek tu. Król H8 trzeba było. Wiem, o co chodzi. Muszę oddać jakoś skoczek za 7 w ogóle. Strasznie ciężko się gra. Tutaj w końcu muszę uruchomić. Skoczek za 7 nie widział w ogóle. Ale pozycja. Chcę się płakać w tej pozycji. Żadnej kontry. Czy jak zagram tu, to się nieco uratuje, czy nie? Nie wiem, nie wiem, biję tu, nie wiem, już powiem szczerze, co tu się dzieje. Pewnie to jest przegra na czarnych. Bierze D8, bicie, bicie, tak, skoczek E8. Muszę zbić, no jestem bez jakości. Pięknie. Pięknie, Krzysztof. Żadnej kontry nawet nie mam. Goniec tutaj, muszę tak grać. Totalny wór. I tutaj bicie wygrywa. Nie zbił. Żadnej kontry. Ładnie mnie pocisnął, co? Przykro mi, przykro mi. Były dobre zawody, są słabe zawody. Co tu źle pograłem? Skoczek H5 jest przewaga czarnych. No właśnie, czułem, że jest dobrze.
Tak, no właśnie, B4 rozpatrywałem i widzicie, nie zagrałem tego B4. A czułem, że to jest dobre posunięcie. Czułem. To, co zagrałem, to było najgorsze. Czy tu już faktycznie była taka wtopa? On w ogóle bardzo dobrze grał, muszę przyznać. Bardzo uważnie. Jak to się dzieje, że słuchajcie, udaje się wygrać z arcymistrzami, a przegrywam o 2-3 klasy z gorszymi zawodnikami? Nie potrafię tego wyjaśnić. No nie potrafię tego wyjaśnić kompletnie. No ja wiem, że to jest worek. To nam jeszcze trochę. No tak, tutaj ciśnie. Teraz pytanie, czy ja wieżą nie mogę zbić? Czy to przegrywa również? Od razu musiałby tak zagrać. No, przegrywa szybciej, ok. To tylko chciałem to wiedzieć. Nieistotne. Zobaczmy, jak gra lider. O, sobie już zremisował. No tak, no. Zobaczmy, czy grasz paru. Gdzieś tutaj. Czy go widać na horyzoncie jeszcze? Nie widzę go. Przygotowania dobrze, Dola, dzięki. Nie ma stresu, jest spoko. Przegrał szparu teraz. Aha. Iwko gra za to jeszcze, zobaczcie. No, wygra, wygra. Z plaków jest najwyżej, pewnie szparu. 7 punktów. Już zerkam. Hikaru ma 9,5. Ktoś ma 7,5? Nie wiem. A nie wiem, już powiem wam, że. Co tu się w ogóle dzieje? Jeszcze białe jakoś tutaj szansę dały czarnym? Nie, tutaj król idzie sobie tędy. No i ładnie, 7 punktów. To miałem tak tydzień temu chyba, przepraszam, 2 tygodnie temu. Też była szansa. No dobra, trzeba zagrać ostatnią rundę i zrobić tą szósteczkę chociaż. Może Rutra masz rację. Ale ja się nie rozluźniam, naprawdę. Ja tutaj się nie rozluźniam z tymi zawodnikami. Nie ma takiej opcji. Co to za ruch E6? Dziwactwo totalne. No, taki ruch jest dobry, chyba gońcem nawet wybicie zrobimy. H3, goniec G5. W ogóle tu grozi? Nie, nie grozi. Grozi. Skoczkiem oczywiście, nie mogę pionkiem, bo izolowany pion będzie już miał słabą tutaj opcję. H3, zagrajmy jakiś taki ruch. Zawsze jest fajnie, jak się wygrywa. Zawsze jest fajnie, jak się wygrywa, niestety. Trochę emocji te Title Tuesday też przysparza, powiem wam szczerze, bo. Dobra, A3, wieża C1. Ja zdaję sobie sprawę, że tu nie gram najlepszych ruchów, ale coś grać trzeba. Specyficzny turniej, powiem wam, jak. Muszę kiedyś zagrać w ogóle offline ten turniej, znaczy w sensie bez streamu. Ciekawe, jakby poszedł.
Takie dzikie, po prostu jakieś bicie groziło, a tutaj uda się może to zbić. Może tak w ogóle? Nie wiem, nic nie widzę w tej pozycji. Tutaj pole D5, D4 przecież opanował. Aha, jak zagra tu. Dobra, tutaj może, okej. Bije to, nic z głowy. Skoczek wziął. Zaatakujmy go. Goniec B3, uwaga, no ale tutaj nic nie ma. Tu się trzyma wszystko. Będę chciał go atakować. Myślę, że wszystkie figury wyprowadzę. Tutaj w razie czego mam wieża E2, ta wieża może już podziałać tam coś. Okej. Okay. Podziałać niby może, a może tak? Taki ruch mi się podoba. Ten goniec nie miał za bardzo gry. Niestety jednak to nie jest najlepsze. Jak się okazało, wpuściłem tutaj. Co? Tutaj? Co to daje? Nie, bo nie wiem, nie skumałem tego ruchu. No nie, dostałem mata, no. Widzicie, co się dzisiaj zadziało pod koniec? Tragedia. W ogóle 3 z 3, 5 z 11. Masakra! Co powiecie teraz, słuchajcie? No tak podstawić w ogóle kompletnie nie wiem o co chodzi. Nie, tak nie można grać. No dobra. Zapomnijmy o tym turnieju. Zapomnijmy o tym turnieju, no. Bieda, co? Początek był tak piękny. Następnym razem robi świetny początek i się trzymam, słuchajcie, twardo. Dobra, chyba bulety trzeba pograć, trochę się odkuć.